Kolposkopia to taka ocena szyjki macicy pod dużym powiększeniem, kamerą, przy różnych wybarwieniach. Jest to badanie niebolesne, nie bójcie się go, warto wykonywać kolposkopię. Jeśli ta kolposkopia i wycinki wykaże zmiany przedrakowe, musimy wykonać zabieg. Tutaj nie można już czekać, bo stan przedrakowy nieleczony może po kilkunastu miesiącach przekształcić się już w raka szyjki macicy. Nie ma żartu. Na czym polega konizacja? Konizację wykonujemy najczęściej już w znieczuleniu miejscowym. Na całym świecie, w naszym kraju już też coraz więcej zabiegów robimy w znieczuleniu miejscowym. Pacjentka jest na fotelu ginekologicznym, jest znieczulana, ale jest świadoma, rozmawia z nami. I zabieg ten wykonywany jest taką pętlą elektryczną, czyli takim drucikiem, przez który płynie prąd. I dzięki temu ta chora tkanka jest usuwana. Od razu tym płynącym prądem zamykane są naczynia krwionośne, dlatego ten zabieg jest praktycznie bezkrwawy. Pacjentka nie krwawi, wraca po około godzinie do domu o własnych siłach i bardzo często jest wyleczona. Po takiej konizacji po 6 miesiącach robimy test na HPV. Jeśli okazuje się, że jest ujemny, to mamy pełen sukces i udało się i nie dopuścimy w ten sposób do raka szyjki macicy. Także nie bójcie się testu na HPV, nie bójcie się badania, wykonujcie badania, a jak coś zostanie wykryte, to prowadźmy dalej leczenie po to, żeby nie dopuścić do raka szyjki macicy. Nazywam się Wojtek Homola, jestem ginekologiem i spotkacie mnie w Centrum Femimea w Bielanach Wrocławskich.